Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, pora na kolejny test. Tak jest. Od razu na wstępie podziękuję. Testów robiliśmy mnóstwo. Nie wszystkie będą w filmie, ponieważ po prostu aż bym zajoba niedługo dostał z tym montowaniem. Mianowicie, gdzie ja tutaj mam? Widzicie mniej więcej ilu ludzi mam na liście. Dzisiaj rano bardzo serdecznie dziękuję. Pomogli mi panowie z klanu znaczy nie wiem dywizjonu chyba e, sfora e, ponieważ no akurat byli rano dostępni mikrob x e, pomógł mi także e, dzięki serdeczne może jeszcze kogoś nie na pewno jeszcze kogoś nie wymieniłem <grym> dobra ale co jest istotą tego testu otóż e, postanowiłem sprawdzić czy działa Ładowniczy, a raczej jego umiejętność. Mianowicie, jak weźmiemy załoga, zobaczcie, tutaj jest ładowniczy. Jak widzicie, jest tutaj przeładowanie broni taka umiejętność i postanowiłem tylko to przetestować, czy czasem też nie ma jakiegoś buga i na przykład jakby nie działało to jeszcze pół biedy, ale gdyby działało odwrotnie to już były dokumentne jaja, zrobiłem to na 50 punktów, ponieważ 50 punktów tutaj można dać, plus jeszcze 30% miałem z tak zwanej kwalifikacji i teraz tak, jaki jest koszt tego? Otóż aby wymaksować przeładowanie broni, należy wydać dokładnie 5441 punktów. Tych, co tutaj macie, punktów doświadczenia załogi. Efekty dzisiejszego testu są interesujące. E, za chwileczkę je zobaczycie. E, jakim czołgiem robiłem? Otóż głównie czołg T60. Dlaczego T60? Ponieważ wydawało mi się, że jeżeli będą niewielkie różnice, na przykład pomiędzy załogą wyszkoloną a niewyszkoloną, e, no to wtedy tutaj je najbardziej Bardziej będzie widać. On ma chyba 60 pocisków w magazynku, więc, moi drodzy, zanim przeładuje się ten magazynek, yy, oczywiście tu jest coś napisane 21,2 sekundy. <laughs> o tym będzie jeszcze. Yy, nie wiem, po co to jest napisane, ale OK. No i tak, słuchajcie, długi przeładunek najbardziej miał pokazać, jakie są różnice, prawda? I teraz obejrzyjcie sobie pierwszy film. Jak zwróciliście uwagę, test był wykonany nie przy różnej, różnym wyszkoleniu załogi, tylko przy różnych trybach gry. I wielkie było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem, że czasy przeładowania różnią się na tej samej załodze w różnych trybach gry. Nie wiem, kto to wymyślił, nie wiem po co to jest wymyślone. W każdym razie z testu jasno wynika, że w trybie arkadowym ładowniczy przeładowuje. O wiele dłużej niż w trybie symulacyjnym. Nie testowałem środkowego trybu, bo słuchajcie, już nie mam czasu, żeby aż trzech trybów testować. To jest trochę przegięcie. Akurat na dwa okienka podzieliłem ekran i to najlepiej jest w ten sposób prezentować. Jest to bardzo dziwna sprawa. No, wychodzi na to, nie wiem, może okazuje się, że gdyby inny czas tego ładowania był dla trybu na przykład arkadowego szybciej, żeby się ładowało, to może wtedy nie wiem, więcej fragów by się robiło czy szybciej bitwy by się kończyły. Nie mam pojęcia, w każdym razie, jeżeli gracie na bitwach symulacyjnych, to macie o wiele szybsze przeładowanie i o wiele częściej strzelacie i o wiele więcej fragujecie niż e, gracze na trybie arkadowym. Taki jest efekt pierwszego testu. Drugi test miał sprawdzić w obu trybach, czy w ogóle działa ta umiejętność, właśnie ładowniczego? Teraz możecie sobie obejrzeć pierwszy film. Jak widzieliście, działa jak najbardziej. Nie wiem, czy to Was satysfakcjonuje. Taka różnica. W każdym razie, moim zdaniem, taka różnica to jest typowe być albo nie być w niektórych bitwach, bo jest, jeżeli chodzi o magazynek, bardzo, bardzo duża. Teraz macie drugi przykład na bitwie już innej. No, i jak widzieliście, całkiem całkiem podobnie to wygląda. Z tym, że oczywiście różnice występują dosyć spore pomiędzy tymi dwoma rodzajami bitew. Kolejna rzecz, jeszcze postanowiłem sprawdzić to dzisiaj czołgami Panzer 2, ponieważ też tam jest magazynek, taśma. Zobaczcie, jakie były efekty. Na pancerku 2 również działa, także wszystko jest ok, ale jak jesteśmy przy strzelaniu, to jeszcze jedną rzecz muszę Wam pokazać. Otóż zwróćcie uwagę na ten film. Dzisiaj rano zrobiliśmy ten test, i test jasno pokazał, że jeżeli cały czas trzymacie naciśnięty klawisz myszy, to animacja i wystrzały są non-stop praktycznie, chociaż niektóre nie, nie robią żadnej szkody. Gdzie to się sprawdza? Otóż, moi drodzy, jeżeli macie właśnie taki czołg, który ładuje na serię, to tak naprawdę przeciwnik może zrobić w ten sposób, że nacisnąć klawisz strzału i my widzimy, że on non-stop strzela. Dopóty, dopóki on nie puści tego klawisza, będzie non-stop strzelał, chociaż w rzeczywistości będzie cały czas przeładowywał, i strzelał raz, że tak powiem, pociskami normalnie, a drugi raz pociskami, no nie wiem jak to nazwać no, pociskami, których nie ma. Normalnie, jeżeli będzie w was celował, to wy będziecie słyszeć, że dostaje ten wasz czołg, ale żadnej szkody to wam nie wyrządzi. Bardzo, bardzo dziwna sprawa. Jeżeli chodzi o testy dla dział strzelających ogniem, że tak powiem, pojedynczym, to w niedalekiej przyszłości możecie się spodziewać kolejnego właśnie takiego dotyczącego przeładowania, żeby wszystko było jasne. Będzie to nie wiem może na jak panterze jakiejś albo na jakimś tygrysie, no w każdym razie większe działo, tak żeby pojedynczy ogień również był widoczny. Czyli konkludując, jak najbardziej umiejętność załog ma ładowniczy nazywa się to przeładowanie broni. Działa. Ile działa, to macie dokładny obraz na filmiku. Wydaje mi się, że jest to naprawdę jedna z podstawowych umiejętności, chociaż i tak na pierwszym miejscu stawiamy naprawy polowe, to przeładowanie broni jest chyba na drugim, yy, może ktoś z was myśli, że witalność, natomiast słuchajcie, witalność, nie wiadomo co to jest, umówmy się, tak? Nie ma żadnych informacji, co, ile to daje, czy jak zrobicie na 100%, to myślicie, że oni będą rzadziej ginęli, albo o, o ile rzadziej będą ginęli, albo czy w ogóle może nie zginą, będą nieśmiertelni, no, opisu nie ma żadnego, prawda? Yy, także to oczywiście się jeszcze przetestuje, na to jest potrzeba bardzo dużo golda żeby to przetestować. I teraz tak, ostatnia sprawa, ponieważ tam nie odbierałem wiadomości i będę na nie odpowiadał dopiero jutro, ale zajrzałem do skrzynki na YouTubie i mam sporo pytań, co zrobić z załogą, jeżeli, bo wyszkoliliście ją w naprawianiu, bo z tego, co się okazuje, to prawie no, wszyscy w to naprawianie wpakowali, i teraz okazało się, że mnóstwo ludzi, tak jak ja, za golda, jeżeli miało za te tam samouczki i tak dalej, wymieniło sobie punkty i troszeczkę tam podszkoliło tą załogę. I teraz się okazuje, że efekt jest zupełnie odwrotny. Otóż, moi drodzy, jedyna rzecz, którą teraz niestety nie można tych punktów odzyskać, ani golda też nie można odzyskać. Więc, jedyna rzecz, którą trzeba zrobić, to tak. Jeżeli, tak jak u mnie, to jest ta załoga, zobaczcie, gdzie wszędzie ma naprawianie. No to nie można nią grać, bo sobie utrudniamy tak naprawdę rozgrywkę, więc trzeba ją wysłać na tak zwane wakacje. Tutaj jak klikniecie zmień samolot wysłana na wakacje. No to musi się przetworzyć, bo ja wysyłam w tej chwili film jakiś na YouTube. Okej, okay, i w tym momencie mamy tutaj takie puste okno. Oczywiście ta załoga nam nie przepadnie ani nam nie ucieknie nigdzie. Ta załoga będzie cały czas wyszkolona, tylko ona nie będzie zdobywała żadnego doświadczenia, no bo nie będziemy grali żadnymi pojazdami, prawda? Więc na dzień dzisiejszy musicie ją przykisić, poczekać aż godziny naprawią to Naprawę, wtedy jak naprawią, oczywiście w patchnotach, gdzieś to tam się na pewno pojawi. Ja zrobię powtórny test, zobaczymy, ile tak naprawdę ta naprawa daje i czy już działa, i wtedy sobie normalnie na tą załogę załadujecie z powrotem czołgi i można będzie nimi jeździć. Wszystko będzie działało. Na pewno te punkty nie przepadną. No, a przynajmniej mam taką nadzieję, kurczę, że nie przepadną, bo to już było totalne przegięcie. A na razie, tak jak mówiłem, na dzień dzisiejszy jest to gold wyrzucony totalnie w błoto. Niestety, bardzo mi przykro, jeżeli ktoś to zrobił przed moim filmem, no to już tego nie odkręci. A na dzień dzisiejszy zdecydowanie odradzam wydawanie golda na szkolenie załogi w naprawie. Dzisiaj jest 22, czyli słuchajcie, 7 dni mija od czasu wyjścia gry. E, także jutro chyba pokuszę się, albo pojutrze pokuszę się o podsumowanie i taką wstępną ocenę Thundera. Oczywiście to nie będzie e, to co zawsze zapowiadałem, czyli porównanie Thundera do WOTA, na to musicie poczekać z miesiąc. Ja muszę sobie z miesiąc spokojnie pograć, żeby to zrobić, ale jutro postaram się jakieś wstępne moje przemyślenia opowiedzieć w filmie. Także, jeżeli ktoś jest ciekawy, to zapraszam. No i dobra, to by było na tyle. Żegnam się z Wami, moi drodzy, i do usłyszenia.